Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Przed nami 18. kolejka Lotto Ekstraklasy. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin w tej serii spotkań zmierzą się na własnym stadionie z Termaliką Brukbet Nieciecza. Miedziowi będą chcieli przełamać złą pasę meczów bez zwycięstwa. Lubinianie na wygraną czekają od 7 spotkań. Na pewno mamy mało czasu. Trzeba się skupić na regeneracji. Myślę, że na jakiś szczegółach w te kilka dni, które zostają do meczu z Termaliką. My chcemy wrócić do tego, żeby jak najdłużej utrzymać się przy piłce, jak najdłużej tą piłkę posiadać i przy tym konstruować akcje, więc myślę, że pójdzie to w tym kierunku, pójdzie to w dobrym kierunku, ale na to trzeba trochę czasu i myślę, że pracą do tego dojdziemy i zapraszam na mecz z Termaliką, bo myślę, że w tym meczu już będziemy chcieli to pokazać. Sobotnie spotkanie na stadionie Zagłębia rozpocznie się o godzinie 18. Przed mikołajkowym meczem z Pogonią piłkarzy ręcznych Zagłębia Lubin czeka wyjazdowy mecz barbórkowy w Zabrzu. Miedziowy w niedzielę sprawdzą się na tle jednej z najsilniejszych ekip PGNiG Superligi Mężczyzn. Górnik w obecnym sezonie spisuje się znakomicie. Zabrzanie zajmują drugie miejsce w tabeli, ustępując tylko Wiwe Kielce. Wiem, jak gra teraz Górnik Zabrze, naprawdę grają bardzo dobrze. Będzie to... Też gram na wyjeździe, ale mamy troszeczkę czasu, żeby przygotować się do tego meczu. Ja jako trener, żeby taką taktykę przygotować, żeby chłopacy mogli ją zrealizować, żeby to przyniosło efekty w meczu. Pomimo, że zdecydowanym faworytem spotkania będą gospodarze, Lubinianie nie zamierzają składać broni. Wiadomo, że jedziemy tam po to, żeby wygrać. Wyjdziemy na parkiet również bardzo mocno zmobilizowani, skoncentrowani, tak jak to było dzisiaj, czy 5 dni wcześniej w Głogowie. Na pewno podejmiemy rękawice i będziemy wszystko robili, żeby zejść z parkietu zwycięzcami, a jak to będzie, to naprawdę okaże się po 60 minutach. Niedzielny mecz w Zabrzu rozpocznie się o godzinie 17:30. Koszykarzy SMK czeka prawdziwy sprawdzian formy. Lubinianie w ramach 12. kolejki drugiej ligi grupy D podejmować będą lidera rozgrywek Górnika Wałbrzych. W tym starciu faworyt może być tylko jeden. Lubinianie nie poddadzą się jednak bez walki, a kluczem do sukcesu ma być dobra gra w obronie. Wychodzimy z założenia tego, że przede wszystkim musimy dobrze bronić i na to będziemy stawiać. Myślę, że tutaj trener też by się pod tym względem zgodził z każdym moim słowem. Kluczem do wygranej będzie przede wszystkim pewnie konsekwencja w tym, co robimy. Brakowało nam jej czasami w niektórych meczach, zwłaszcza w tych pierwszych kwartach, koncentracji i takiego spokoju. No i spełnienia chyba założeń taktycznych, które były przedmeczowe. Lubinianie do meczu z Górnikiem przystąpią podbudowani ostatnim ligowym zwycięstwem w Otmuchowie. W końcu w Otmuchowie coś ruszyło. My już widzieliśmy wcześniej, że zaczynamy lepiej na treningach wyglądać obronnie i ta gra wyglądała fajnie, natomiast nie przenosiło się to na boisko, ale trener zapewnia nas, że to kwestia czasu, że w końcu to zaskoczy i najwyraźniej trzeba przyznać, że tak powoli jest. Mecz SMK Górnik Wałbrzych odbędzie się w sobotę o godzinie 18 w hali przy ulicy Ken w Lubinie. 18-osobowa grupa zawodników MKS Kuprum Lubin udała się do Sanoka, gdzie odbędą się zawody z cyklu Pucharu Polski Juniorów i Młodzików. Lubińskich panczynistów w grudniu czeka szereg zawodów ogólnopolskich. Po rywalizacji w Sanoku juniorzy Kuprum udadzą się na zgrupowanie do Spały. W międzyczasie Lubinianie wezmą udział w zawodach w Elblągu. Bardzo ważny dla nas miesiąc, ponieważ w tym miesiącu w grudniu odbędzie się Puchar Polski w Sanoku, gdzie będą startować juniorzy i młodzieżowcy i młodzicy klasy C. Potem za 2 tygodnie odbędzie się u nas ogólnopolskie zawody dzieci, gdzie przyjadą zawodnicy z całej Polski. W tym samym czasie w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się Mistrzostwa Polski w sprincie, gdzie zobaczymy m.in. Kają Ziomek i Natalię Czerwonkę. W tym weekend będą startować w Calgary, w następny weekend w Sogle City. To ostatni etap kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Korei Południowej. Oczekujemy, że na zimowych Igrzyskach Olimpijskich będą dwie reprezentantki z Lubina.
mam taką dużą nadzieję. Najmłodszych MKS Kuprum Lubin zaprasza do szkółki łyżwiarskiej. To był sport Państwu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.